Dzień dobry, witam Was ponownie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na film o książkach, które niedawno przeczytałam. Miesiąc styczeń minął mi pod znakiem czytania książek z wydawnictwa literackiego. Pewnie pamiętacie, że mam takie osobiste wyzwanie na ten rok, aby każdego miesiąca czytać sobie książki danego, wybranego wydawnictwa. Akurat literackie wybrałam sama. Książki, które czytam w lutym, wybrali mi moi obserwatorzy na Instagramie. Co z tym wydawnictwem literackim? Otóż to jest bardzo duży wydawca, który każdego miesiąca publikuje wiele tytułów. Wobec tego naprawdę miałam ogromną radość z wybierania tego, co chciałabym przeczytać. Tak więc książki, które wybrałam, będą rozmaite. Będą to różne gatunki, będą to pisarze z różnych kraju, z różnych kontynentów. Jestem bardzo ciekawa, czy znajdziecie dla siebie coś, ponieważ większość książek, które przeczytałam, była doskonała. Ale są też książki, które uważam za takie średnie. Wobec tego postanowiłam przeplatać te świetne tymi średnimi, żeby nie było zbyt nudno. Zaczynamy od książki, która prawdopodobnie zostanie moją książką roku, pewnie jedną z wielu, ale na razie chyba nic jeszcze jej nie przebiło. Bardzo gruba powieść biograficzna pod tytułem Panny z Wesela. Jest to książka napisana przez Monikę Śliwińską i dotyczy sióstr mikołajczykównych, które w Weselu występowały jako Panna Młoda, Marysia oraz gospodyni. I my tak naprawdę o tych siostrach wiemy bardzo mało. W szkole niewiele nas uczą na ten temat. Jedynie porusza się temat chłopomanii, że artyści, głównie z Krakowa, byli zafascynowani wsią podkrakowską i tam też wyjeżdżali, malowali, pisali wiersze, tworzyli rozmaite inne dzieła sztuki i także brali za żony kobiety, dziewczyny pochodzące z chłopstwa. I ta książka tak naprawdę odwraca nam całą historię. To jest tak zwana hair story. To znaczy, że historia tego okresu opowiedziana jest z punktu widzenia kobiet, przez kobiety. Pokazana jest ta historia z całkowicie innej, fascynującej perspektywy. W taki sposób, że naprawdę trudno się oderwać od tej książki. Anna Jadwiga Maria to główne bohaterki tej biografii i im autorka poświęca najwięcej miejsca. To kobiety, które, o czym nie wiedziałam, były wyśmiewane przez krakowskie paniusie, krakowskie damy, krakowskie arystokratki, mieszczanki, ponieważ uznawane były za dziwadła, dziwolągi. Nikt nie mógł się pogodzić z tym, że tacy kawalerowie, dobre partie wybrali sobie dziewczyny pochodzące z ludu. Jacy to kawalerowie? Oczywiście Lucjan Rydel i Kazimierz Przerwa Tytmajer. I one kiedyś pojawiały w Krakowie, a pojawiały się tam od czasu do czasu, ponieważ na przykład wybierały się tam na rynek, na handel, sprzedawać płody rolne. Były bardzo często opluwane, były pokazywane palcami, były wyśmiewane. Ale to były kobiety, które wcale nie były głupie. Co z tego, że one były ledwo piśmienne? Co z tego, że ubierały się po wiejsku, czyli wiecie, w zapaski, kolorowe spódnice, białe bluzeczki i tak dalej, skoro miały naprawdę głowę na karku? Wszystkie. One były bardzo gospodarne, bardzo zapobiegliwe. Były taką równowagą dla tych swoich mężów, trochę gdzieś tam bujających w obłokach. One dbały o to, żeby inwestować pieniądze, żeby zapewnić byt rodzinie, a nie tylko fiubździu i przechulać wszystko to, co udało się zarobić. Powiem Wam, że koniecznie trzeba to przeczytać. Nawet jeżeli, wiecie, Wesele Wyspiańskiego nie jest Waszą ulubioną lekturą, to myślę, że ta książka może bardzo odmienić spojrzenie również na tę lekturę szkolną. Koniecznie, naprawdę koniecznie. I idąc za ciosem, kolejna książka, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, dała mi mnóstwo do myślenia, naprawdę trochę mnie tak poturbowała psychicznie. Song nauczycielki norweskiej pisarki
Vigdis Hjort. O czym jest ta powieść? To książka o wykładowczyni, która pracuje na wyższej szkole jakiejś artystycznej, kształcącej różnego rodzaju artystów. Ona osobiście prowadzi wykłady z Brechta dla grup aktorskich. Są to grupy składające się z bardzo młodych ludzi, z pierwszego roku, czyli takich 18-19-latków, jeszcze tam nie do końca ukształtowanych, nie do końca dojrzałych, co też w pewnym momencie ma wpływ na przebieg tej akcji. I ta nasza bohaterka ma ponad 50 lat, udane życie, ona jest taka bardzo zadowolona z siebie, z tego, jak jej się w życiu układa, z tego, jak mieszka, z tego, że jest... Ma dobrą pozycję na uczelni, że jest lubiana przez swoich kolegów, że dogaduje się ze swoją córką i tak dalej. I tę bańkę samozadowolenia przekuwa jeden ze studentów. Student, który uczy się na reżysera. On nie jest uczniem tej naszej bohaterki, która ma na imię Lotte, ale zostaje jej przedstawiony, ponieważ prowadzi projekt, w którym nagrywa filmy, filmuje kilku wykładowców tej uczelni, zajmujących się różnymi rzeczami, by sprawdzić, czy to, co dzieje się na sali wykładowej, to, czego uczą, przekłada się na ich życie osobiste. Bardzo ambitny projekt i ta Lotte zgadza się wziąć w nim udział. Co z tego wyniknie? Nie romans, tak jak myślałam, absolutnie nie. Wyniknie z tego coś innego. Ten projekt, jej udział w tym projekcie sprawia, że ona zaczyna analizować swoje życie. Zaczyna zaglądać pod maskę, którą zwykle przywdziewa, którą nosi na co dzień, którą nosi także, stojąc ze sobą twarzą twarz w lustrze. I film tego studenta wywróci jej życie naprawdę o 180 stopni. Dla mnie była to druzgocąca pozycja. Naprawdę, ta książka sprawiła, że miałam mnóstwo emocji związanych między innymi z tym, jak strasznie głupia, niedojrzała jest młodzież, którą uczy ta kobieta. Jak oni są zapatrzeni sami w siebie, jak nie potrafią spojrzeć na świat, czy na przedstawiane im problemy z literatury w empatyczny sposób, jak nie potrafią się wczuć w nikogo innego, jaką mają straszną postawę roszczeniową. Druga rzecz to także to, jak bardzo ta kobieta została pokrzywdzona przez tego studenta, z którym współpracowała. Jaki on się okazał chamski, jaki on się okazał impertynencki, jak bardzo źle ją potraktował. Musicie to przeczytać, ponieważ wydaje mi się, że w naszym kręgu kulturowym Europy Wschodniej, gdzie jednak okazujemy starszym ludziom większy szacunek, nawet jeżeli nie do końca się z nimi zgadzamy, jeżeli nawet przedstawiamy ich w swojej twórczości w sposób dość krytyczny, to jednak do samej osoby zachowujemy szacunek. Tutaj tego nie było. Naprawdę świetna książka, zupełnie inna niż się spodziewałam. Ja tutaj obstawiałam, że będzie jakiś romans. Romansu nie ma. Tutaj jest dużo, dużo głębi i dużo przemyśleń. Koniecznie czytajcie Song nauczycielki. To teraz sięgam po książkę, która tak mniej mi się podobała i jeszcze na dodatek ją zgubiłam. O tak. Nie wiem, gdzie się diabeł ogonem przykrył, nie mogłam jej znaleźć, stwierdziłam, że już trudno, nie będę przestawiała tych ton książek, nie będę jej szukała. Książka karteczkowa, zobaczycie tutaj zdjęcie. I to jest książka, którą prawdopodobnie wielu z Was zna, wielu z Was czytało. Ja dopiero teraz po nią sięgnęłam, właśnie traktując to wyzwanie jako okazję na nadrobienie zaległości z jakiegoś tam klasyki, bo myślę, że to jest klasyka. Stanisław Lem, Bajki robotów. Ja czytałam to wydanie najnowsze, które ma ilustrację Przemka Dębowskiego. Ono jest bardzo, bardzo pięknie wydane w twardej okładce.
A co same bajki robotów? Tak jak powiedziałam już na początku, nie do końca mi się to podobało. Powiem Wam, że na tych bajkach mocno się nudziłam. One mnie nie porywały. To jest taka koncepcja, że autor pisze o wydarzeniach, o sprawach fantastycznych, porusza się w świecie robotów, zaawansowanych technologii, jakichś tam spraw kosmicznych i też mieszkańców innych planet, ale przybiera opowieści o nich w formę bajki. Wobec tego też język jest stylizowany na bajki czy baśnie. Nie do końca mi się podobała ta stylizacja. Ciężko mi się przez to czytało. Nie podobały mi się za bardzo także nazwy własne, które Lem wymyślił. One były po prostu nie do spamiętania i były zazwyczaj tak bardzo długie te imiona tych bohaterów, że już tak naprawdę nie chciało mi się ich czytać, tylko przebiegałam wzrokiem. A same te bajki? Niektóre lepsze, niektóre gorsze. Powiem Wam, że zadziwiająco im dalej, tym bardziej mi się podobały. Pod koniec tego tomu jest kilka opowiadań takich niezbyt długich o dwóch wynalazcach, którzy ze sobą rywalizują. Oczywiście nie pamiętam ich imion, ale te były dla mnie najfajniejsze, takie lekkie, rozrywkowe, pokazujące naturę człowieczą u mieszkańców przyszłości. Chyba tak. Ale ogólnie no takie wiecie, 3 na 5, nie więcej, może nawet mniej, bo te pierwsze opowiadania nie za bardzo mi się podobały. To znowu przechodzimy do książki, która zapadła mi w pamięć i która prawdopodobnie długo ze mną zostanie. Ja już o niej wspominałam na jednym z vlogów. Niepokój przychodzi o zmierzchu. Jest to książka, która została nagrodzona Międzynarodową Nagrodą Bookera. A autor tej książki, Marieke Lukas Rienwald, jest najmłodszym laureatem tej nagrody. Mówię autor, ponieważ Marieke jest osobą transseksualną i ja sprawdziłam sobie na Instagramie. Chcę, aby używać zaimków męskich. Także Marieke Lukas Rienwald, Niepokój przychodzi o zmierzchu. O czym jest ta książka? To książka o trójce dzieci, które mieszkają na holenderskiej wsi. Mieszkają współcześnie, ale ta wieś wydaje się nam naprawdę wsią XIX-wieczną, a może nawet jeszcze jakąś starszą. Ponieważ ich rodzice należą do jakiegoś religijnego zboru, są bardzo religijni, przez to też bardzo surowi i bardzo surowi dla swoich dzieci. Ale nie w takim sensie, że na tych dzieciach się w jakikolwiek sposób znęcają, nie. Jedyne co, to uważają, że uwznieśla ich na cierpienie, smutek, że generalnie nie powinno się w życiu za bardzo cieszyć. I ta rodzina doznaje bardzo ciężkiej tragedii. Najstarszy syn ginie pod lodem podczas zawodów i wiadomo, cała rodzina się sypie. Rodzice pogrążają się w wielkiej żałobie. Matka pogrąża się w depresji, ojciec ucieka w pracę. Natomiast dzieci zostawione są same sobie. To nie są dzieci 2-3-letnie, to są nastolatki. Chłopiec jest najstarszy, później jest dziewczyna budrysówka, zaraz powiem dlaczego tak na nią mówimy, i jeszcze młodsza, najmłodsza córka. I ta budrysówka to nasza główna bohaterka, my oglądamy ten świat jej oczami. I ona opowiada, co się z nimi dzieje, co się dzieje z tymi dziećmi, co się dzieje w rodzinie. Dzieci są przerażone tym, co się stało i bardzo boją się konsekwencji. Podejrzewają, że rodzice mogą popełnić samobójstwo, mogą ich zostawić, ponieważ nie dają sobie rady z tym smutkiem, z żałobą, z depresją. I dzieci robią wszystko, aby do tego nie dopuścić. Ale co robią? Pogrążają się w dziwnych rytuałach. Opowiem o jednym. Jedna z tych osób wkłuwa sobie pineskę w pępek. Dochodzi do samookaleczeń, dochodzi do dziwnych aktów przemocowo-seksualnych, dochodzi do przemocy na zwierzętach. Naprawdę dzieją się bardzo, bardzo dziwne, niepokojące, straszne rzeczy. A jeszcze na dodatek na tą rodzinę spada kolejna tragedia. Powiem Wam, że tak
niepokojącej książki, książki tak ryjącej banie, dawno nie czytałam. Jest naprawdę świetnie napisana, nie skupia się na opisach, a skupia się na przeżyciach wewnętrznych tych dzieci i na tym, co one robią. To nasza wyobraźnia podpowiada bardzo, bardzo dużo złych scenariuszy i już bardzo często też wyprzedza różne wydarzenia i zastanawia się, co one jeszcze, te dzieciaki, mogą okropnego zrobić. Jeżeli lubicie mocne wrażenie, jeżeli lubicie książki, które was przetarmoszą, to koniecznie Niepokój przychodzi o Zmierzchu. Dla równowagi sięgam po książkę z drugiej kubki. I to była chyba pierwsza książka, jaką przeczytałam w tym roku z wydawnictwa literackiego, licząc na to, że będzie to coś wow, że będzie to przygoda intelektualna, że będzie to coś, co wyrwie mnie z kapci. Ale okazało się, że nie do końca tak było. Laurent Binet, Siódma funkcja języka i podtytuł Kto zabił Rolanda Bartha? Roland Barthes, wiemy, filozof, i tutaj autor bazuje na prawdziwych wydarzeniach, bo rzeczywiście Barthes zginął w taki sposób, jak został tutaj opisany, ale także dodaje do tego taką zagadkę szpiegowską, w której próbuje pokazać, że Roland Barthes wszedł w posiadanie pewnej wiedzy, którą chcą zdobyć różne wywiady na świecie i różni wysoko postawieni ludzie. I ta zagadka to właśnie siódma funkcja języka. Czyli, krótko mówiąc, ta siódma funkcja języka ma nam dać instrukcję tego, w jaki sposób mówić, żeby przekonać do swoich argumentów innych ludzi. I jest to bardzo potężna broń w rękach na przykład polityków, którzy podczas kampanii wyborczej przede wszystkim próbują przekonać do siebie wyborców poprzez przemówienia, poprzez jakieś wywiady i tak dalej, ukazywanie się w telewizji i mówienie do wyborców. I ta książka na początku wydaje się naprawdę super, ale im dalej w las, tym te pomysły autora stają się coraz bardziej infantylne, coraz bardziej głupie, jakieś wybuchające bomby, jakieś dziwne morderstwa, wywiady bułgarskie, po prostu przedziwne rzeczy. Także w pewnym momencie ta książka stała się dla mnie usypianką. Kiedy nie mogłam zasnąć, to brałam sobie siódmą funkcję języka, czytałam sobie 20-30 stron i odpływałam, i zasypiałam. Także bardzo się zawiodłam, naprawdę bardzo się zawiodłam, bo sądziłam, że to będzie większa przygoda intelektualna, że nie będzie tam tej takiej taniej sensacji, która mi tutaj absolutnie nie pasowała do tej książki. To co, jeszcze jedna ze słabszych, znowu karteczkowa, ponieważ książka, o której powiem, ja ją gdzieś mam w wersji papierowej, ale w ogóle jej nie znalazłam, ostatecznie przeczytałam sobie na Legimi. Czy mnie słyszysz? Jest to książka włoskiej pisarki Eleny Varvello. Ta książka miała bardzo intrygujący opis. Otóż opowiada chłopiec, którego ojciec został posądzony o wywiezienie do lasu młodej dziewczyny, nastolatki. I ten chłopiec opowiada o różnych wydarzeniach, które doprowadziły do takiego zachowania ojca, do takiego załamania ojca. Jest to książka, która jest na pograniczu kryminału i książki o dojrzewaniu, książki psychologicznej. Ponieważ ten chłopak przez to, co się dzieje u niego w domu, przez to, że ojciec łapie takie dziwne stany psychiczne, musi bardzo szybko dojrzeć, musi bardzo szybko postawić granice pomiędzy tym, co w ojcu kocha i podziwia, a tym, kim ojciec stał się po utracie pracy i po przeżyciu jakiegoś takiego załamania psychicznego. I kiedy właśnie ginie ta dziewczyna, to ten chłopak po prostu przeżywa okropną traumę. W przeżyciu tych złych wydarzeń pomaga mu to, że do jego miejscowości, do jego wioski przyjechał pewien chłopiec z dużego miasta ze swoją matką, która stamtąd pochodzi. I on znajduje sobie w nim przyjaciela, a w matce nie powiem kogo. I powiem wam tak,
trochę tutaj widać w tej książce, że jest napisana przez jakąś absolwentkę kursu pisania. Trochę schematyczna, trochę za mało w niej głębi, ale niektóre rzeczy są bardzo fajne. No moim zdaniem akurat właśnie ten główny wątek, gdzie syn opowiada o swoim ojcu, który został oskarżony o popełnienie takiego okrutnego, barbarzyńskiego i obrzydliwego czynu, no i jest to świetne, świetny zalążek całej fabuły. No, natomiast były tutaj rzeczy, których ja bardzo nie lubię i które mnie brzydzą w literaturze, oburzają i które sprawiają, że patrzę na daną książkę z dużą niechęcią. Także jeżeli chcecie, to nie jest to zła książka. Naprawdę warto to sobie przeczytać, ponieważ no nie każdy zareaguje na różne wątki tego typu w taki sam sposób, jak ja zareagowałam. I teraz coś, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Król Szczepana Twardocha i także Królestwo Szczepana Twardocha. Ja te książki wysłuchałam sobie na audiobooku. Królestwo w domu nie znalazłam. Słuchajcie, ja przeszukałam wszystkie moje regały i Królestwa nie znalazłam, bo chciałam Wam także pokazać, wiecie, i Króla, i Królestwa obok. Prawdopodobnie nigdy tej książki w ogóle nie miałam w wersji papierowej. Ale to było dla mnie ogromne odkrycie i zaskoczenie. Ja już wcześniej czytałam kilka książek Twardocha, ale ta jakoś mi się przeleżała, ponieważ nie do końca przekonywał mnie opis tej książki. Bokser? Czy ja mam czytać o tym, jak się po mordach biją na ringu? Ale okazało się, że jest to książka, no doskonała książka przygodowa. Ja tutaj nie będę jej oceniała w kategoriach, czy to jest wybitna literatura, czy niewybitna. Ta książka po prostu dała mi mnóstwo przyjemności. Sprawiała, że nie chciałam wyciągać słuchawek z uszu. Po prostu słuchałam jej godzinami każdego dnia, żeby wiedzieć, co dalej. Książka opowiada o bokserze Jakubie Szapiro, który jest Żydem mieszkającym w Warszawie. I oprócz tego, że boksuje na ringu, a później trenuje młodszych adeptów tej sztuki walki, jest także gangsterem. Jest prawą ręką takiego, wiecie, mafiozy trzęsącego targowiskami i sklepami warszawskimi, pobierającego haracze i wymierzającego kary tym, którzy nie są w stanie wypłacić się za zobowiązań wobec niego. I ten Szapiro jest taką, wiecie, hitmanem, czyli nie dość, że zbiera te haracze, to jeszcze wymierza sprawiedliwość, czyli odbiera życie. Ta książka ma dość ciekawą narrację, ale nie będę za dużo o niej mówiła, bo myślę, że nie jest to najistotniejsze. Natomiast sama treść tej powieści, powiem Wam, że była dla mnie wielkim zaskoczeniem i cudną przygodą. Później sięgnęłam po Królestwo, które opowiada dalsze losy Jakuba Szapiro, ale nie jego słowami, tylko poprzez opowieści Rywki, która wcześniej kiedyś była jego kochanką, oraz jednego z jego synów. I tamta książka już się dzieje później, dzieje się podczas II wojny światowej. Ta natomiast, nie powiedziałam, to są lata 30. Czyli jeszcze przed wojną, kiedy, wiecie, w Warszawie high life, wódka się leje, wszyscy się bawią i tańczą, a już szczególnie ci, którzy są mafiozami, ponieważ opływają we wszystko, co można kupić za pieniądze. Także obie części świetne, świetna przygoda i jeżeli jeszcze nie czytaliście tak jak ja, tak długo zwlekaliście, to zaręczam, że nie ma na co czekać, nie bójcie się, nie biją się cały czas po mordach, dzieje się tutaj dużo innych rzeczy, które z pewnością Was wciągną i pokażą Wam Warszawę przedwojenną z takiej innej strony, takiej strony spelunkowo-gangsterskiej. Co my tutaj jeszcze mamy? Zostały dwie książki. Samosiejki. Samosiejki w sumie przeczytałam jeszcze w zeszłym roku, ale jakoś nie złożyło się, żebym Wam o nich opowiedziała, bo też za bardzo nie wiedziałam, co mam Wam o tej książce opowiedzieć. To jest książka Dominiki Słowik i składa się z serii opowiadań.
I ja sobie przeczytałam też różne recenzje tej książki i większość była takich bardzo pozytywnych. Natomiast ja tak do końca nie jestem przekonana. Ja czytałam wiele książek polskich młodych autorów w podobnym typie, gdzie, wiecie, realizm miesza się z jakimś surrealizmem, gdzie w sumie nie wiadomo, co się może wydarzyć, gdzie dzieją się rzeczy nadprzyrodzone. I myślę, że taka u nas teraz panuje moda w literaturze, aby mieszać świat realny ze światem nadprzyrodzonym, surrealizmem i z tego wychodzi taka modna mieszanka, chwalona, nagradzana i o tym się dobrze pisze w recenzjach, o tym dobrze piszą krytycy literaccy. Natomiast do mnie taka literatura do końca nie przemawia. Powiem wam tak, ja to przeczytałam, po czym absolutnie wszystko zapomniałam. Wydaje mi się, że pamiętam jedno opowiadanie albo dwa, ale nie wiem, czy one mi się nie zlały w jedno. Także jeżeli ktoś lubi tego typu literaturę, to jak najbardziej. Jeżeli ktoś, tak jak ja, nie do końca się w niej odnajduje, to myślę, że można sobie odpuścić. Aczkolwiek wydanie jest cudowne. Okładka, wyklejka i w ogóle to, jak ta książka wygląda, jak się ją trzyma w ręce, no miodzio. I została ostatnia, cieniutka, Hanna Kral, Synapsy Mariha. I to jest napisane w takim hannokralowym stylu. Jeżeli czytaliście inne reportaże tej autorki, to wiecie, o czym mowa. To są krótkie wyrywki, to są pojedyncze sceny, to są pojedyncze, a nawet akapity, w których autorka przekazuje nam albo jakiś obraz, albo jakieś emocje. I tutaj pisze o dwóch kobietach i ja muszę sobie otworzyć, żeby ją powiedzieć. To jest tak, Maria Twardokęs-Hrabowska oraz Maria Hrabowska. I ta Maria Twardokęs-Hrabowska jest synową tej drugiej pani i one mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Po wojnie wyjechały do Stanów Zjednoczonych, to są oczywiście Żydówki. Ta młodsza z pań wychowuje syna ze spektrum autyzmu. Ta starsza natomiast ucieka od swojej przeszłości. Zamyka się w sobie i ucieka w świat powieści, które nałogowo czyta, aby prawdopodobnie nie wspominać tego, co stało się podczas II wojny światowej. W Polsce, kiedy to była w getcie, a większość jej rodziny, znajomych nigdy nie dotrwała do końca wojny. To jest bardzo poruszająca książka, której oczywiście sami musimy sobie budować pewne obrazy, ale autorka dość konsekwentnie prowadzi nas przez tę opowieść, pokazując nam te dwie sylwetki ważnych dla niej kobiet. Ta młodsza z nich jest jej przyjaciółką. One przez lata pisały do siebie setki, może nawet tysiące listów. I tutaj także w tej książce mamy przytoczone niektóre fragmenty listów, które przychodziły do Hanny Kral ze Stanów od swojej przyjaciółki. Koniec, moi drodzy. Kto dotrwał do końca, to gratuluję. Powiedzcie, czy znacie te książki, które przeczytałam, a na pewno część z nich znacie, bo przecież w większości to nie są żadne nowości. I powiedzcie, czy zachęciłam was do przeczytania którejś z książek, zwłaszcza tych, którymi się tak tutaj ekscytowałam. Jeżeli podobał wam się odcinek, zostawcie kciuka w górę. Jeżeli chcecie do mnie wrócić, zostawcie subskrypcję. Do zobaczenia za tydzień i niedługo opowiem wam o książkach, które przeczytałam z innych wydawnictw w styczniu i w lutym. Do zobaczenia. Pa, 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 pa.